Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Fear. Bardziej spostrzegawcze osoby pewnie już zauważyły, że poziom mojego zdrowia, pancerza, granatów oraz apteczek różni się od tych z poprzedniego odcinka i już tłumaczę, dlaczego tak się właśnie dzieje. Nagrywając ostatnio postanowiłem nagrać dwa odcinki i po nagraniu wczorajszego odcinka postanowiłem sprawdzić, jak to wszystko się nagrało i wyłączyłem mikrofon. Stwierdziłem, że wszystko ładnie się nagrało, zacząłem nagrywać kolejny odcinek. Ale czego nie zrobiłem? Nie włączyłem mikrofona. Tak więc musiałem przechodzić wszystko od nowa, znaczy może nie od nowa, od momentu, kiedy Alma wyrzuciła nas przez okno. Tak więc już wiedziałem, gdzie są przeciwnicy, co trzeba zrobić i tak dalej. Dlatego udało mi się zaoszczędzić na zdrowiu, na pancerzu, na granatach, jak również na apteczkach. Tak więc to, co teraz zobaczycie, już przechodzę drugi raz, już wiem co, gdzie i jak, ale zapewne nie zabraknie atrakcji, bo dzieje się dość dużo. Mikrofon mam włączony, tak więc nie będzie powtórki z rozrywki. No więc ruszmy, ruszmy tutaj. Tak, tutaj nie mogliśmy wejść. Tutaj mamy apteczkę. Broń sobie zabierzemy, pancerz również. Niektóre laptopy zawierają przydatne informacje. Uaktywnij laptop, by pobrać znajdujące się w nim dane. Posłuchamy sobie. Tak, to była dla nas zagadka, znaczy zagadka, wyjaśnienie, co tutaj może się dziać i co nas może czekać w dalszej rozgrywce. Ostatnio jak grałem, to ta myszka tak spadła. A nie, jest na klawiaturze. Zrobisz to znowu? Nie, chyba nie chcę. Ostatnio skoczyła na ścianę i się do niej przykleiła. Naprawdę żałuję, że ten odcinek tak bezsensownie skopałem, nie włączając tego mikrofona. Mikrofona? Mikrofonu. Dobra, czy tutaj coś możemy... Nie. Apteczka kolejna. Apteczek nigdy za mało. Tutaj gdzieś czeka nas starcie niedługo. Albo moja pamięć szwankuje. Granaty. Weźmiesz ten granat? Możemy tylko 5 nosić? No dobra. 5 również się zadowolę. Tutaj nic. Kurczę, nagrywałem to wczoraj i nie wiem już dokładnie gdzie co było. Aha, tu tak. Tu są te drzwi, których nie mogliśmy otworzyć. Aha, dobra. Tutaj czekają na nas przeciwnicy, właśnie. Tak więc tradycyjnie headshot. No. Żyjesz ty jeszcze czy... Żyje dziad. Dobra, kończymy zabawę i rozprawimy się z nimi w ten sposób. To było zagranie poniżej pasa. Przeładujemy broń. Źle zrobiłeś, że wychodziłeś. Jeszcze ktoś chętny? Przykro mi bardzo. Aha. Tam idzie kolejny. Za drzwiami chyba jest jeszcze jeden. O, ty! Ten postanowił zabawić się w Rambo. Dobra, na szczęście... nie tutaj. Nie strzelaj, nie strzelaj, chłopie. Spokojnie, spokojnie. Tak, zabierzemy sobie ten granat i idziemy dalej wojować. Szkoda mi na ciebie amunicji tej. O, ale zysk! Dobra,
Ale tam jeszcze ktoś jest. Bardzo podoba mi się inteligencja naszych przeciwników. Chowają się za przeszkodami, przeskakują, wyskakują i tak dalej. No gdzie jesteś? To już po tobie. No i trzeba było zaczynać. Trzeba było. Tak to byś sobie jeszcze pożył dłużej. No cóż, nie nauczyli się, nie nauczyli się jeszcze. A tego wcześniej nie widziałem. Okej, zawsze coś nowego. Czy my tutaj mogliśmy coś zrobić? Nie. Ale są dobroci, które możemy zabrać. I teraz chyba tędy się szło. Halo? Przeciwnicy? Gdzie wyście byli? A, dobra. Wskakujemy tutaj. Wychodzimy po drabince. Tak. Sztuczki Almy próbuje nam zafiksować w mózgu. Ale my się jej nie damy. Jakaś dziewczynka w czerwonym kubraczku nie będzie nam miotać w głowie. Miotać w głowie? Mieszać w głowie. Tak. To nie wiem, czy to są po prostu ukryte apteczki, czy to jest po prostu bug graficzny spowodowany tym, że gra jest spatchowana. Ale ja nie będę narzekał. Darmowa apteczka chętnie zawsze przyjmę. Czy tutaj coś było? Nie. Tak, tutaj możemy zauważyć, że ktoś sobie robił imprezę, bo zakładam, że to jest alkohol właśnie. Tutaj nic. Dobra, tutaj musimy zejść. Powiedziałem zejść. Nie, skakać. Ale dobra. Twoje nogi, twoje życie, chłopie. Dobra, przeżywam to drugi raz, ale znowu mnie to zaskoczyło. Aha, tak. I tutaj jest fragment, który naprawdę żałuję, że tamto nagranie skopałem, bo tutaj wydarłem się i to nieziemsko. Teraz już wiem, że tu wyskoczy ten koleś. Dobra. Tutaj też mamy samouczek, jak możemy się bronić bez użycia broni palnej. Mhm. Jess, any word on Jankowski? No, but I found some human remains. Impossible to ID without lab work. I can't be done. His life signs are a little unusual, but he's definitely alive. He's gotta be around there somewhere. I'll keep looking. Tak, najwidoczniej nasza pani doktor odnalazła szczątki ludzi, którymi zajęła się Alma. Zostaw to wiadro, chłopie, po co ci ono? Tak, apteczka. Duża ilość apteczek się przyda, uwierzcie mi. Zresztą ta osoba, która grała już w tą grę, to wie, o co mi chodzi i co tutaj spotykamy później. No cóż. Już nic nikomu nie zameldujesz. Bardzo żałuję, że nie możemy się pobawić tymi ekranami. Byłoby to po prostu epickie. Moglibyśmy wrogów podglądać. Małego Orwella byśmy sobie zrobili. Dobra, ale skończ
ja tutaj kończę gadać, idziemy dalej. Tutaj nic. Jeszcze raz się upewnię, czy... Tak. Muszę się co chwilę upewniać, czy mikrofon mam włączony, czy... Dobra, kolejny raz ciśnienie mi podskoczyło. Pomimo, że wiedziałem, to i tak się przestraszyłem. Którędy ja tutaj miałem iść? Aha, już wiem. Dobra, lepsza zabawa jest z drugiej strony. A, tu jest pancerz. Dobra, bierzemy pancerz. Apteczka, dobra, uleczymy się i weźmiemy sobie tą apteczkę. I chyba poszedłem od złej strony. Na pewno od złej. Tak, fuck. No cóż. To. Już od razu przygotuję sobie właśnie ten karabin. Ten karabin lepiej. I tak na wszelki wypadek, gdybym zginął... no właśnie. To jest kolejny rozdział. Porzucamy tam trochę granatów, zrobimy małe piekło na ziemi. Tak, teraz będziemy się tylko chować i ostrzeliwać z tymi kolesiami. Jeszcze żyjesz. Ile ty tych pocisków możesz na głowę przyjąć? Ty mnie tu będziesz wkurzać cały czas. Już po tobie? Chyba tak. Chyba ktoś rzucił granat. Właśnie. Widzicie, piekło na ziemi po prostu. I w tym momencie mi po prostu czasami klatki spadają. O fuck! Dobra, ten się ładnie wysunął. Tamtego zbytnio nie trafiam. Teraz dopiero. Jeszcze... Jeden jest chyba na górze, jeden tam, tędy przemknął. Idzie tutaj. Po nim. A? Ups. To spowolnienie czasu jest naprawdę przydatne. Dobra, niech ten kurz opadnie. Wrócimy teraz do karabinu. Przeładujemy, bo jeden pocisk dużo nam nie da. Dobra, jeszcze żyje na pewno koleś. No jasna cholera! Wytrzymały skubaniec. Albo to po prostu ja nie trafiam. Jedno z dwóch. Dobra, kolejny padł. Został jeszcze jeden.
od osłony do osłony. I już po nim. Ekipa rozgromiona. Pozbieramy sobie to, co zostawili. Kogo zabiłem, tego zabiłem, a więc znajdki moje. A kto jest... Myślałem, że tu jakiś sobie stoi. Tu jest przejście od tyłu. Uleczymy się, weźmiemy apteczkę, weź tą apteczkę, dziękuję ci bardzo. Od was już pozbierałem, tak? Od ciebie też? Też. Dobra. Idziemy tak na górę, chyba że jeszcze tutaj coś było. Tak, kolejna apteczka. Tak więc widzicie, apteczek tutaj jest mnóstwo. Jeszcze jedna apteczka jest chyba na samej górze. Czy tu leżała broń? Nie chciałbym żadnej ominąć. Nie. Okej. Kolejny karabin. I tutaj chyba jeszcze jest tak. Kamizelka, karabin, granaty, które zużyliśmy. I odsłuchamy. Panowie zapewne mieli zacne plany na weekend, no ale niestety ktoś im je popsuł. Tutaj może coś? A nie, to jest zajście z drugiej strony. Tak, i szykujmy się na drugą dawkę akcji. Już idzie. O, nie trafiłem. Nie trafiłem. A nie, jednak trafiłem. Okej. A, kolejny biegnie. Dobra. I możemy po prostu czekać. Bo oni tu przyjdą. Są na tyle tempi. Tylko zapewne Wow. Zapraszam. Widziałem cię. No cóż, dostałeś w jajka. Przykro mi bardzo. Okej, myślałem, że ktoś jest za mną. Momentami gra laguje, nie wiem dlaczego. O, pancerz to był. O tak, straciliście człowieka i stracicie jeszcze wielu. No, wychyl się, wychyl się. No nie chcę rzucać tam granatu. No. Oj! Wow. O czym ci mają meldować, chłopie? Wszyscy nie żyją prawie. Nie trafiliśmy. Znowu miałem wrażenie, aby ktoś do mnie ładował od tyłu. Zaraz
Zapraszam cię. Dobra, chyba postanowił się wycofać. W sumie mądrze z jego strony, mądrze, albo i nie. Apteczka, bierzemy co nasze. I to już chyba wszyscy. W tym sektorze oczywiście. Tak, i klatki przynajmniej wróciły do normy. Z czego się bardzo cieszę. I teraz, o ile mnie pamięć nie myli... Dobra, apteczka nasza. Idziemy dalej siać mordy. Aha, są tam, są tam. Jak brzydko się odbił. Odbijamy piłeczkę. Wystraszył mnie dziad. I zsunął się na dół. Koniec zabawy. No dopiero co się uleczyłem. O ty dziadu, ja ci dam od tyłu. Dwójka postanowiła się tutaj schować. Tak, i tutaj możemy sobie zebrać nową broń. Shotguna, ale ja nie chcę shotguna, wolę karabiny maszynowe. Zawsze byłem ich zwolennikiem. Jak ja ciebie nie zauważyłem? Cholera jasna, ale mnie wykończyliście. 7 apteczek. Nie ma opcji, wracam po tą, co zostawiłem. A jedno w biurze została, tego jestem pewien. Biuro było gdzieś tutaj. Tutaj? Tutaj, tak. To już chyba jest koniec tej rzeźni, która się tutaj działa. Ale ręki nie dam sobie uciąć. Tu, tu. Jeszcze ktoś został. Ten nieszczęsny shotgun, którego nie potrzebuję. O właśnie. Ciebie chciałem. Dobra, wchodzimy na górę. Czy tutaj coś było, co ja mogłem zrobić? Aha, dobra. Tak, musimy iść. According to police, an explosion that leveled a dockside warehouse this evening was most likely the result of an industrial accident. No injuries have been reported, but emergency workers are still on the scene. Możemy sobie postać po składzie radia. Ale my mamy lepsze rzeczy do roboty. Tak, i tu jest zawór, który musimy przekręcić. I dzięki temu napełnimy zbiornik, który mijaliśmy przed sekundą. I pływały w nim takie... O, właśnie to. I przez to, że napełniliśmy, będziemy mogli sobie przeskoczyć i iść tam dalej. Jeszcze coś tutaj jest? Nie. Dobra, tak więc ja tutaj zapiszę grę. To jest moment, w którym ostatnio skończyłem. Tym razem mikrofon był włączony. Tak więc nie było żadnego fejla.
I w tym miejscu się z wami pożegnam. Przepraszam, że no tak wyszło jak wyszło, ale nie mam takiej kontroli nad tym, czy mikrofon jest włączony, czy nie, jak miałem przy poprzednim headsetie. Wtedy słyszałem swój głos i wiedziałem, że mikrofon jest włączony albo jest wyłączony. No a tutaj cóż, nie słyszę swojego głosu. Pierwsza wpadka, mam nadzieję, że ostatnia. Tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.